Cześć kochani, z tej strony Janek, zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. A co dzisiaj w odcinku? A dzisiaj przeżyjemy jeszcze raz najfajniejsze znaleziska moje w tym sezonie 2021. Jak wiecie, często jest tak, że kurczę, przekopujecie tony kapsli, zawleczek, jakichś folii aluminiowych i wychodzi ten jeden sygnał, kurczę, taki niespodziewany, taki, że idziecie tacy już czasami zniechęceni i nagle jest, fajnie, znowu emocje, znowu się nakręcacie i chce się szukać. I czasami taki wypadek, że wchodzicie do wody na pół godziny, przeciąga się w nieskończoność. Także co tu dużo gadać, zapraszam do oglądania, przeżyjmy to jeszcze raz. Dopiero wszedłem, no jest LG, trochę poleżał, jak myślisz Zbyszku będzie żył? Zaraz do ciebie tutaj wykręcę i... Patrzcie na to, przepiękna nierdzewka, normalnie prawie zawał jak wykopywałem. Sygnał, no zobaczcie jakie to jest grube, po prostu w pale się nie mieści. Przepiękna rzecz, no ale niestety dziadostwo Calvin Klein. No, dziadostwo, ale i tak cieszy oko, super. Słuchajcie, pierwsze fajne znalezisko w tym roku. Okularki. W dobrym stanie, zgubione niedawno, także super. Patrzcie na to. Kolejny zegarek w tym roku. Oj, przepiękny. Przepiękny G-Shock. Ale długo poleżał. Długo poleżał. Tutaj ok. Tu się wygięło. No bardzo fajny sprzęt. I oczywiście. Oczywiście chodzi. Super. Patrzcie na to. Marzenia się spełniają. Jest! Ale cudo. Wreszcie. No i to ja rozumiem. Praktycznie zero sygnałów. Jest na płyciutkiej wodzie. Przepiękna srebrna bransoleta. No. I to jest zalew. Jest! No słuchajcie, fardo tych zegarków ma w tym roku niesamowity. Ten ewidentnie trochę poleżał. No ale będzie żyć, fajnie, fajnie. No i słuchajcie. Takie starty sezonu to ja rozumiem. Przepiękny. Przepiękny srebrny łańcuch z krzyżykiem. No super. Jest. No patrzcie, takiego znaleziska to jeszcze nie grali. Głośnik JBL-a. No, ciekawe czy będzie żyć. Wysuszę go w domu i zobaczymy. Ale super. No i słuchajcie, dla takich strzałów było warto. Przepiękny, przepiękny zegarek działający. Także jest mega, super. Sprzęt przygotowany. I słuchajcie, powaliło mnie. We wrześniu zakładam trójeczkę, piankę, buty. I jeszcze spróbuję poprawić kąpieliska na głębszej wodzie, bo woda jest na tyle ciepła, że jeszcze da się szukać w tego typu sprzęcie. Cóż mogę powiedzieć? Zapraszam serdecznie do oglądania kolejnej wyprawy na pobliskie kąpieliska. Zobaczymy, co tym razem uda się znaleźć w wodzie. Już dojechałem na plażę we Wieliszewie. Zobaczmy, jak ta fla wody. Idealnie. Nikogo, cisza, spokój, także ubieram się i wskakuję do wody.
No i teraz jest człowiek przygotowany do boju. Kamerka jest, wodoszczelny tym, zobaczymy jak jakość. No i lecę, nie mogę się doczekać. Oczywiście, na szybko i zobaczcie, wziąłem od Lamaxa i nie mogłem tutaj wciskać, bo widzicie, pyk, inna kamerka. Także nie było ujęć z wody, ale znaleźliśmy za dużo, zaraz pokażę podsumowanie. Tak wygląda podsumowanie, trochę śmieci, 9 zł 1 grosz, wszystkie z tego sezonu monetki, jedna ładna blacha 6 gram w takich jaskrawych kolorach, 3 zawleczki, no jak na pół godziny. Także co kochani, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i życzę Wam miłego niedzielnego popołudnia. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!